Nasza Sanktualna Orkiestra Dęta pragnie zaprosić w ten wyjątkowy augustowy wieczór wszystkich zgromadzonych, a zwłaszcza osoby konsekrowane, aby podkreślić ważność tej jakże sfery naszego życia. Na wstępie zapraszamy do wysłuchania najpiękniejszej, pełnej niebieskiego blasku melodii do modlitwy Ave Maria, której autorem jest Jan Sebastian Bach. Sanktualna Orkiestra Dęta, choć świętuje 60 lat swojej działalności w służbie Bogu i ludziom, to w większości występują w niej ludzie młodzi, piękni, ambitni i utalentowani. Dlatego proszę spojrzeć na naszą orkiestrę, proszę, żeby orkiestra powstała, pomiła się wszystkim, jak to zwyczaj nakazuje. Matce Bogu.
codzienną i jasną, by tam się tu spotkać i zaznać pokoju. To matka utoić, może twe serce przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa, że wszystko co twoje, we własne swe. W sercu nadzieja powrócić i nadać życiu nowe wartości. Sprawić to może panienka przeczysta, patrząca na ludzi oczyma miłości. O matka ukoić, może twe serce przytulić tak mocno, jak tu że wszystko co twoje, we własne swe ręce i zanieś ten start do Syna Chrystusa. To matka ukoić, może twe serce przytulić tak mocno, jak tu Jezusa. Wszystko co twoje, we własne swe ręce i zanieś ten skarb do Syna Chrystusa.
zdaniu. Dobrze wie, jak trudne są jego drogi i najciszej mówi powołaniu. Wystarczyła ci sługa na uboga i ubogi wystarczy ci sługa. Wiele ciepłych chwil, żegnałeś z domem rodzinnym i wiedziałeś, że nie wrócisz już nigdy i że życie to będzie już inne. Wystarczyła ci smutna na uboga i ubogi wystarczył ci ślub. Come on.
nam potęgi ciszy klasztornej celi. Zespół instrumentalno-wokalny pragnie zadedykować wszystkim osobom konsekrowanym przepiękną balladę, pieśń, utwór pod tym właśnie tajemniczym, specyficznym tytułem W ciszy klasztornej celi.
która jednoczy, łączy nasze serca, nasze ręce. W jednym wołaniu nazywam tą Najświętszą i w tej wspólnocie modlitwy. Abba, Ojcze. Myślę, że do tej modlitwy może zaprosimy wszystkich. Byłby to taki piękny nasz znak. Niech zatem Sancharina Orkiestra Dedmka wraz z solistami przewodzi nam tej przepięknej modlitwie, do której zaprasza Abba, Ojcze.